Cześć, jestem Mateusz. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga 17. Moi drodzy, kontynuujemy nasze szalone żniwa. Facebook. Dokładnie. Aha, dobra, to przedstawiamy sobie narzędzie. I co w tym odcinku? W tym odcinku, myślę, zajmiemy się najpierw dodatkiem, który wyszedł niedawno. Dodatkiem DLC. Tylko poczekaj, puszczę kolegów. Wszyscy koledzy? No chyba wszyscy. Tak, dodatków DLC. Wszystko kontrolny, dobra. Moi drodzy, to skoczę sobie do sklepu. Mianowicie nowy dodatek Kun. O ile tak to się czyta. Przejrzyjmy sobie coś, co tutaj dalej, bo sobie nie sprawdzałem dokładnie. Wątpię, żeby coś z Kuna było w naszych kombajnach czy zbieraczach. Proszę bardzo, jest pług. Jeśli ten był, oczywiście. Chyba oni nie mają też ciągników, co? Nie. Mod. Dokładnie. Powinny chyba być one oznaczone symbolem mod pod spodem, tak mi się wydaje. To mam do Fenda, których pewnie nigdy nie użyję. Tak, ładowacze sobie z moda też wrzuciłem. Co tutaj mamy? Wywrotki może? Nie, tylko do pana IT Runera. A tutaj mamy, patrzcie. Kun Pak, co tutaj mamy? Pogłębiacz przygotuje pole do kolejnych zasiewów. Można go używać zamiast pługa. Aha. Czyli to jest coś takiego na małe traktory. Mamy tutaj szerokość roboczą 4 metrów. HR-404. A do tego można podłączyć, tak? Kultywator. Aha, kultywator i pogłębiacz rzucamy. W takim wypadku. Dobrze. 4 metry szerokość. Dobra, czyli to jest do jednego pakietu, widzę. Tutaj kolejny kultywator też za 4 metry, tylko ciut szybszy z tego co widzę, 2 km, dobrze. Tutaj mamy 6-metrowy kultywator. I tutaj widzę, też mamy ten. Nawozik nam wrzuci, dobrze. Czyli to mamy w tym kunpaku. Czy coś jeszcze? Czy coś siewników wrzucili może? Tak, są siewniki. Ten mamy z kultywatorem i od razu mamy tutaj jeszcze do tego, jak to się nazywa? Mam tutaj elegancko, no, rozrzutniki, nawozy i te inne rzeczy dobre robi. No to sporo będzie. No, tutaj rozrzutnik. Nie, to do takiego. Och, ty, patrzcie, dodatkowy pojemnik do siewnika. Nie, widziałem jeszcze. Tu mamy siewnik prosty, widzę, zwykły, 4 metry, a ten ma ile? 3 metry. Aha. Tutaj mamy siewnik do właśnie soi, buraka i kukurydzy. Na 5,4 metra, to tyle tutaj, dobrze. Czy to jest z wozów? Nie, mamy Holmera tylko. Z sieczkarek coś? Nie, do Crowna mam tylko. Tutaj pewnie nic, z wywrotków też nic tam nie było, nie. Opryskiwacz? O, tak! O, patrzcie! Mamy mały zbiornik na opryskiwacz i ten opryskiwacz, średnica 21 metrów. Ten ma 36, a ten ma 15. Czy ten będzie szerszy? Proszę bardzo. Mamy też wózeczek, średnica 36 metrów, czyli tyle co ten, tak? Dokładnie. Tu mamy 237 tysięcy, plus, a tu mam 84, z tym, że wiecie, ten musimy coś tachać. Ten też sobie kiedyś kupię. Coś z chwastowników? Nic. Tutaj z rozrzutce gnojóweczki też nic, tylko z dodatki do runera. Obornik? Też nic. Rzutnik nawozu jest. Dostawka do rozrzucenia do kuna. 704 tysiące, tu mam 3200, ciut mniejszy niż ten Bredal. Widziałem, kosiareczki wpadły. Do kosiareczki, tak. Jedna kosiareczka, 4, czyli 3 metra. Dobrze. Coś z przetrząsacza, tak? Przetrząsacz kuna jest. 8,7, ten ma 12, a ten ma 6. Aha, ja mam chyba tego Potigera za 13 metrów, dobrze.
Zgrabiarek? O panie! Dzień 1 metra, zgrabiarka była na. Ja mam tą, to mamy 9 metrów, to ma 9,3, ta jest czuć szersza. A ta ma 14 metrów, no proszę. Coś z przyczep jeszcze jest? Nic. Technologii belek? Może. O, mamy, patrzcie. Owijarkę z kunpaka. Do tego mamy tutaj prasę na bele i prasę na kostki. Od razu z owijarką. To może być przydatne. A tu dalej modowe, modowe, dobrze. Spił wampir, żeby coś wpadło, dokładnie. Ze sprzętu leśniczego pewnie też nic nie ma. Lodowaczy. Też nic. Z teleskopowych też nic. Z mini to tym bardziej pewnie. A ze zwierzątek to też pewnie nic. Z walców też nic, dokładnie. A z różnych nie, ma tylko przenośne światło. Tutaj mamy fligel, tylko z lawet pewnie też nic. Dobrze, tutaj też. System pasów nie, tylko Grim i Lizard. Palet nad niebo, to sprawdzam. Obciążników pewnie też nic. Nie ma tylko do Fiata i do Uniwersala z modów. A pojazdów nie, tylko Lizard. I pick-upek z obiektów pewnie też nie ma ciekawego, co? Nie, mam parę ramp, mam parę takich szalterów. No ale ogólnie widzę tutaj Kun wrzucił parę kultywatorów, parę siewników. Bardzo ciekawy, myślę, opryskiwacz. Ten podczepiony do ciągnika. 20 metrów szerokości. Bardzo, myślę, ciekawy tutaj pakiecik. Może byśmy go nawet używali, wtedy byśmy sobie rzucili dwustopniowe nawożenie, moi drodzy. Także cóż, przegląd moda mamy za sobą. Wracamy do pracy zatem. Tu już mamy pełno. Aj, niepotrzebnie. Ten pan, aha, ten pan skończył, tego pana trzeba przestawić. Także zasiewamy, zasiewamy. Może sobie pozbieramy tego kuna z moda, co? Zobaczymy, zobaczymy. Mam 84 tysiące, trochę mało jeszcze. Także lecimy sobie tutaj naszym pięknym tirem z przyczepkiem zebrać tą resztkę soi. Zobaczymy, może kuny będą w jakiejś misji nowej. Znaczy nowej, będą jako tutaj rzeczy do podpięcia w misjach, to można było wypróbować ewentualnie. Ten opryskiwacz na przykład. Czy możemy się skoczyć i zobaczyć ewentualnie, przeskoczyć misję z opryskiem, które by były. Tylko wysypię tego pana. Dzięki, że zostawiasz mi na gazie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Puść! A, cień, dobra, myślałem, że coś niezaorany jest. Także myślę, że zaraz sobie przeskoczymy, ewentualnie zrobimy jakąś misję, może będzie ten nowy opryskiwacz. Któryś. Dobra, tutaj mi sypie. Co my tutaj mamy? Muszę jeszcze pole numer 11 zasiać, patrzcie. No. A to przecież mogę chyba zasiać. Co to czemu ja tego nie robię? Halo, kolego. Co ja mam w ogóle posiane tutaj, moi drodzy? Soja, 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 soja i słonecznik, tak? Tak. No dobra, to biorę sobie Waltra i sieję słonecznik tam w takim razie. Tego sobie podpompuję. Bo na słonecznik to jest? Tak, słonecznik, poproszę słonecznik. Tylko podpompujemy sobie nasionka. Te Facebooki to u mnie. To szory. Dobra, podpompujemy sobie. Okej. Okay. Wracaj na milimetry. Możesz zamknąć klapę. Lecimy tam też zasiać kukurydzę, bo w sumie blisko. Mam nadzieję, że uciągnie mi ten siewnik, ten traktorek mój mały.
Bo tu pod górę ma, widzę, ciężka. Jak to się wgryzie w ziemię, to zobaczymy. Zobaczymy, tutaj podepniemy sobie fenda. I potem pomyślimy nad dwustopniowym nawożeniem. Mają do dyspozycji ten mod na niszczenie tych upraw. Może być dość ciekawie, moi drodzy. Także porobią się ścieżki technologiczne. Więc może ewentualnie kupimy sobie jakiś traktor, albo przerobimy traktor na wąskie opony. Żeby to miało jakiś sens. Dzień dobry. Ja bym chciał tutaj zasiać słonecznika. Proszę siać słonecznika. To będzie trzeba zakultywować. Nie, nie trzeba będzie, dobrze. Dzień dobry. Siejemy słoneczniki. Dzień dobry. Dobra, tutaj sieję, spoko. Tu mogę przestawić i zobaczymy, czy jakieś misje są teraz. Takie, takie, wiecie, szybka, krótka misja. Zobaczyć, czy można użyć tych kunowych rzeczy. Ja sobie odpalę tutaj kombajnistę. Proszę odpalić się. Jedziemy. Bardzo ładnie. I dobra, jak tu mamy wzrost? Coś by tutaj trzeba zakultywatorować, czy tam oblać nawozem może coś? Jest ten nowy, kunowy. Coś nowego? Kun. Nie. Ten go bym... O, ten. No dobra, weźmy sobie Optimium. Dawno nie było misji. O, panie! Ale traktorka nam waliło. Uch, ty czara. No, podwójne wąskie opony. Po co jak ja to rozjadę? Nie rozjeżdżam, ty, na wąskie... na wąskich oponach się nie rozjeżdżają. Te krops, te w sensie... Ojej, ty, o. Dobra, dobra, test kunowy. Pięknie, o panie. O panie. Także mamy mały czołg. O panie, jakie to jest szerokie. O panie. Aż co, muszę maksymalnie odzymować, żeby to tak ogarnąć. A, to się buja dziwnie. Nie, no ty. A nie, jednak się niszczą. Za wcześnie się... A to się niszczą, wiecie od czego? One się niszczą od przyczepki. Patrzcie. Nie od traktora, tylko od przyczepki. Nie pomyśleli. Nie pomyśleli. Czyli tutaj trzeba będzie jakieś szerokie ścieżki technologiczne ewentualnie. Albo kupić sobie tego, wiecie, tego dużego, nie? Na 36 metrów, samojezdnego. Bo tutaj od tej naczepki się niszczą uprawy. Także trzeba wziąć to pod uwagę. Niemniej szerokie, bardzo szerokie. I też warto zobaczyć, że na podwójnych kołach nie niszczą się uprawy. Jeżdżąc nim traktorem. Ale widzicie, pole poszło na 4 razy. Właściwie idzie teraz. Także raz, dwa zrobione. I 4000 szalone wpadnie. Także szał niemożebny. Ale dobra, sprawdziłem, że mi przynajmniej na wąskich panach się nie będą niszczyć uprawy, dobrze. Jednak nie kupię sobie tego. Jednak sobie nie kupię tego przyczepka. Bo mi tutaj rozjeżdża uprawy, to z tym sobie podziękuję na razie. Coś innego wymyślimy. Może tą doczepianą do tyłu po prostu, wiecie. Coś tu jeszcze można tam podpierdzielić tutaj ewentualnie? Chyba nie. Nie, tu też jest ten kunowy. Nie, innych nie ma, tylko te są. Myślałem, że będzie ten doczepiany do tyłu, wiecie. I to jest głupie, nie mogę się teleportować między swoje pola. Ale mogę między moje pojazdy. Tak, jakiś plus. Dobrze, podjeżdżam pod górę, to przynajmniej tyle wiem. Ten już skończył. No, prawie. No, prawie. Nasiejemy tutaj końcówkę i będzie cacy. Będziemy nalecieć tam.
Sorry, bo nie będę lecieć same na tamto pole. Tam też zasiać soję. A tu mamy buraczki, widzę. U sąsiadów. Także dodatek kuna bardzo fajny, myślę. Nie w drzewo, dobra. Tutaj też będzie soja. Ale jeszcze chyba nie będę tego ścinał. Poczekamy. Jak tam zwierzątka? Poczekamy, aż nam tutaj trochę przytnie. Dobrze, zwierzątka, dobrze. Słowem można tam porozrzucać. A, bo to się skończyła, tak? Dobra. Wszystko jasne. A tu jak? Chyba jeszcze trochę za mało, żeby to przykryć. No, poziom, aha, ubijanie 40%. Dobra, czy będzie parę razy pozjeżdżać, może tu w końcu, wiecie, jakoś ubijemy. Tymczasem skoczę sobie po widełki. Nie wiem, czy kupiłem. Nie mam podobno coś kupić takiego. Ale chyba nie. Ma tylko do drewna. Bo nie mam tego, prawda? Zaraz się przeskoczymy, spróbujemy przeskoczyć. O, z czołkami idzie, dobra. Łycha, łycha. Łycha. Gdzie są te? Na górze są, to są to nie. To drwa. A te? Ach, to są tutaj, dobra. To tak, pociągamy tutaj, skoczymy sobie do sklepu, kupimy sobie te igiełki do kostek. Żeby to jakoś się bawić i sobie normalnie jeździć. Może ze światła. Siema. Nie wiem, czy to może się poruszać po drogach tutaj publicznych. Ale... sam je skręca dobrze. Te Facebooki, co? Dzień dobry, poproszę, poproszę. To nie. Te wezmę. Moment. Zaraz kichnę, albo nie. Ajaj. Pięknie steruje się jedną ręką, naprawdę. I łokieć dziwnie wygina, ale dobra. Tym se podźgam. Panią wezmę, albo dobra. Nie będę pani brał na widły. I dobra, wrzucimy tam kostkę albo dwie. Ja jeszcze nie napełnił, ja znam wasze sztuczki. Dobra, wrzucimy, rozdrobnimy. To te przewalone może najpierw. Bardzo ładnie. Takie, no, no, 2 na 10 bym powiedział, ale... dobra, nadziało się. No, ale... no, może nie do końca tak bym to chciał zrobić. No, już trochę lepiej.
ale dalej nie tak. No, przesuń, przesuń. Dobra, widzę, trzeba się trochę pomęczyć będzie. Nie, w tą drugą stronę. O! Teraz tak! Wezmę sobie mój piękny ten traktorek do sadu. Teraz to pełni, no. I proszę tam napluć. Dobra, już. Teraz podrzucił. No, ten tu mi zakończy. Dobrze. Dobrze, bo złapał sobie tutaj elegancko tamten kawałek. Dobrze. A znowu skończył w złą stronę. Ale okej, przestawimy jakoś. Dawaj mnie. Dawaj mnie, cofam. Dobra, myślę, jeszcze dwa zbiorniki, ewentualnie jeden. Będzie cacy. Tak, dobrze złapał. Dobra, to puszczę pana na soję. Powiedzieć, że trzyma na ciężarówce. A tu i tak mu trochę zajmie, widzę. Zatem będę musiał go na pewno doładować. Także trochę się zejdzie. A żeby przyspieszyć, to chyba sam pokoszę teraz. Żeby nie było żadnych zgrzytów, że się nie wyrobię przed siewnikiem. Ale no nie zostawiamy tak, halo. Trochę ładniej. No, teraz dobrze. Ale w tym tempie na pewno mi się uda ustążyć przed siewnikiem. Okej. Okay. Także potem spróbujemy jakoś sprzedać tą soję. Ewentualnie podtrzymałem do kolejnego zbioru. Zobaczymy, jak będzie z ceną. Oła. Chyba sobie wygiłem parę igieł. Czy jak to tam się nazywa, nie wiem. Fachowo. Proszę nie skakać z FPS-em, bardzo proszę. Okej. Okay. Szybko leci, dobra. Jeszcze tutaj jeszcze będą dwa nawroty, zamiast jeszcze po tym, teraz. I będzie pole ścięte. Jeśli ewentualnie pójście drugi siewnik. Zobaczymy. Na dwa siewniki zawsze szybciej. Jeszcze będzie jeden nawrót. Po szerokości całego nie złapię, co nie? Nie ma szans. Także będziemy mieli pół metra do zbioru jeszcze. Dziewięć. To wejdzie, dobry. Szybko poszło, szybko poszło. Ten tu widzę kończy, dobrze. Ten tu, no, no nieźle mu idzie. Zapraszam pana.
Zrobimy sobie teraz taki myk. Jako, że tam się kończą nam zapasy, nasionek i w ogóle wszystkiego, to ja sobie wezmę ten. Piękny umyty. Który jest pełny. Podmienię sobie. Wrócę tym. Załaduję. I zacznę sobie z drugiej strony działać. Trzeba jeszcze kupić parę skrzynek samego nawozu, bo nie mam. Ale też by się przydało. Jeśli sobie kupię ten opryskiwacz, ten podczepiony do traktorka, to ewentualnie przerobić jakiś traktor na wąskie opony. Zobaczymy, chyba tego fenda przerobię na wąskie. Pan wąski, nie wąski. Halo? Halo, stop? Halt, halt. Halt. Dziękuję. Stój! Nie ma. Do tyłu. Odczep. Dobra. Robimy miejsce na podmiankę. Tak. Dobra. Ciężkie zawracanie. Tego podjadę podładować i go puszczę sobie już z fendem. Tylko sobie podjadę. I podmienię, żeby było bliżej. Wstawię sobie na pewno soję. Nie, proszę soję. Dokładnie. Ten jest piękny, czysty, nieobłocony. Także podjeżdżamy. Dzień dobry, ja bym chciał tutaj kontynuować pracę. Soja. Już jadę. Także tym teraz sobie pojadę podtankować sobie nasionka. I go puszczę z drugiej strony, jak sobie skończy już tam kombajnem jechać. Chociaż ten też by wyglądał komicznie na wąskich oponach, tak mi się wydaje ten traktorek. To jest dość szeroki. Dzień dobry. Pobawia się nasionka. A zeżar, co? Dziękuję. Wracamy. Wracamy. Myślę, na tym skończymy ten odcinek. Przyjrzeliśmy sobie DLC. Nowe DLC za paręnaście obrazków. Sporo nowych rzeczy, takich bardziej powiedziałbym do małej i średniej farmy. Na pewno wartym uwagi jest ten opryskiwacz podłączony do traktorka, który ma dość szeroki zasięg pracy. Także warte rozważenia. Tego pana puszczę tam, a to już muszę w następnym odcinku, moi drodzy. W następnym odcinku tam sobie puszczę elegancko, niech sobie zasiewają z dwóch stron. Tam Waltra mi skończyła kukurydzę zasiewać, także spoko. Jest fajno. No i co, moi drodzy, tyle w tym odcinku. Tak, dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. To tak daje jasno, żebym miał jasną twarz, także dzięki za uwagę do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.